Siemano, widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek i w dzisiejszym filmie mam nadzieję, że uda mi się zdobyć w końcu broń. Potrzebuję broni jako tajny agent, bo już mi to nie pasuje, że widzicie, kieszeń moja jest pusta, broni totalny brak, więc broń jest koniecznie potrzebna, a opracowaliśmy plan z Dawidem na to, żeby właśnie tą broń zdobyć, więc ja w tym momencie biorę to, co potrzebujemy do tej broni. Mamy jedną podkę na niewidzialność, w razie czego potrzebujemy TNT, ja TNT gdzieś miałem, tylko teraz pytanie, no przecież, ja... Gdzie ja miałem TNT? No, gdzie ja mogę mieć TNT, widzowie? Jak nie tutaj na dole? No, pamiętałem, że miałem i nawet mam go całkiem sporo. Ponieważ mamy go tak dużo, że mógłbym, nie wiem, mógłbym wieżowiec z tego zbudować. Więc szybko tutaj zobaczmy, co mamy, ile tego TNT. Dobra, tu kliknijmy. Aha, karta trzeba tu, karta jeszcze działa. Więc kartę dajemy. Uwaga, proszę, wózek do przyjeźdź, dobra. Wystarczy nam 4 TNT zabiorę. Chyba więcej nie będziemy potrzebować, tak mi się wydaje, więc 4 TNT. Biorę, teraz tak, zapalara jakaś musi być. Zapalary nie mam przy sobie, a zapalara też by się przydała, bo jednak część trzeba tą broń odpalić i zaraz będzie się działa akcja. Oczywiście, widzowie, na samym starcie zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału. Wbijajcie na mój kanał Szczypcą Plus, ponieważ tam odcinki codziennie, na których koniecznie musicie być. Dobra, i teraz tak, o, mamy tu zapalary, dobra, to jest tak, zapalara. I teraz przygotujmy sobie wszystkie rzeczy. Mamy krótkofalówkę, bo dzisiaj może nam się przydać. Mamy TNT, mamy zapalarę, mamy to. Karta nam się nie przyda chyba raczej, ale dobra, niech jest. Mamy potę, miecz nam się nie przyda na pewno. Czy przyda nam się kill off? Może nam się przydać. Łopata nam się raczej nie przyda. Znaczy, siekiera nam się nie przyda, ale łopata może się przydać, więc zróbmy coś takiego. Karta mi się raczej nie przyda. Jeden slot wolny na rękę, jest git. Dobra, idziemy do Dawida, bo plan jest mega mocny. Ja myślałem nad tym, jak my musimy to wszystko ogarnąć i wydaje mi się, że mam pewną rzecz, pewien plan, który musimy zrobić w tej całej akcji, bez którego nie uda nam się to zrobić. I są to po prostu tajne znaki, które po prostu musimy między sobą mieć. No i jako, wiesz, tajny agent to zawsze musi tak mieć. Dobra, siemano Dawidzie. Filipie, jakżeś mnie zaskoczył ty. No co, ja po prostu, ja wchodzę, jest jak tajny agent, stary, ja wchodzę i robię, nie? Stary, ja nie jestem dalej przekonany, czy to jest dobry pomysł. Stary, nie? To jest genialny pomysł, ale ja ci powiem, że ja przemyślałem to i musimy ustalić jedną bardzo ważną rzecz. Musimy ustalić takie trzy słowa, które będą nam definiowały pewną sytuację. I teraz tak, jakie są sytuacje? Sytuacja musi być taka, że ty musisz jakoś odciągnąć, więc w momencie, w którym ich odciągniesz i oni będą wystarczająco daleko od willi, tak, że będę w twoim przekonaniu mógł na spokojnie wchodzić do środka, wtedy musisz powiedzieć, jakoś na krótkofalówkę powiedzieć mi pewne słowo i nazwijmy, niech to będzie słowo na przykład przygoda. Przygoda, niech jest przygoda. Dobra? Jak usłyszę przygoda, zapisz to, żebyś pamiętał słówka, dobra? Jakoś gdzieś, nie wiem, gdzie sobie chcesz zapisać, na ręce, na czole, czy gdzie, na czole może lepiej nie, bo nie będziesz widział tego. Ale na jakąś książkę. Jakaś, masz? Czekaj, ja nie mam żadnej książki chyba. Mam. Masz, dobra. Zapisz sobie tak. Komenda na wejście, słowo przygoda. Dobra? Masz zapisane. Dobra. Teraz tak, jeżeli będziecie wracać, nie? I na przykład będziecie już się zbliżać powoli do Palionowa na zasadzie takiej, że rozpoczynacie powrót stamtąd, skąd, gdzie ich zabierzesz. Także, że już będę musiał mieć na uwadze, że będzie trzeba, że tak powiem, powoli uciekać, to niech będzie słowo na przykład bomba. Jak powiesz bomba, to po prostu ja będę musiał wracać, nie? Dobra, jest bomba. I trzecie słowo to będzie to, że już jesteś naprawdę blisko i że to oznacza, że ja już muszę być totalnie, już muszę uciekać, że to już jest, że już najpóźniej z najpóźniej, czyli już takie, wiesz, że nie może mnie być w miejscu, w którym jestem, to dajmy słowo zdrajcy. Może być? Zdrajcy. Dobra. No. I jak ja, dobra, tylko czekaj, ja też sobie muszę to zapisać. Jak to było? Pierwsze było... Przygoda, bomba, zdrajcy. Przygoda, bomba, zdrajcy. Takie mamy komendy i to jest bardzo ważne. I po prostu wiesz, jakoś jak ja usłyszę te słowa po prostu na krótkofalówce, to znaczy, że sytuacja jest jaka jest i po prostu muszę się zbierać. No i wydaje mi się, że jesteśmy gotowi, nie? No, myślę, że na pewno. Dobra, dawaj, stary. Nie, no ja już to chcę za sobą, stary. Jak spadnie odpowiedzialność... Nie spadnie, spokojnie. No ty masz alibi, nie będziecie w tym miejscu, nie? Zabrałeś ich gdzieś, a tylko po co ty ich zabierzesz? Masz jakieś przygotowane, coś im chcesz pokazać? Tak. Na 2000 my tam pójdziemy w tą stronę. Ale to ja mam masę wybuchło. Czasu. Masę czasu no, mam, dobra. Powiem, że coś tam wybuchło, coś nie wiem, coś się takiego stało. Dobra, to jest bardzo dobre. W takim razie oni będą dobra. No ja troszkę jestem zestresowany, nie będę ukrywał, nie? Dobra, wiesz co, zróbmy tak. Jeżeli ci coś nie wyjdzie, to jest koniec, nie? Czekaj, wlećmy tutaj na tą górę, koło tej rączki. Tutaj gdzieś na ten. Ja tutaj będę czekać. Tu się umówmy, że po prostu ja będę tu przy tym sercu. Ja stąd mam idealny widok na to, co tam się wyprawia, dobra? I teraz tak, idziesz tam, nie? Aha. Wbierzesz ich. I idźcie. I po prostu daj mi sygnał, czyli wiadomo, przygoda jak ustaliliśmy, ja wtedy wchodzę, robię tak zwany atak
Dobra. I załatwiam to jak najszybciej się da, nie? Troszkę dobra. Jestem stresowany. Dobra, stary. Niech moc będzie z tobą. Leć. Lecę. Uważaj tam, stary, oczywiście. Uważaj na te zabezpieczenia. Oczywiście, dobra. Ja się tutaj chowam za tym krzakiem. Ja nie mogę, jakie to jest, jaka to jest misja. Jaka to jest misja. Dobra, czekajcie. Dave tam wszedł. Dave widzę, że wchodzi już. On normalnie sobie rozwala te drzwi na kilof. No tak, bo pewnie oni zepsuli tą całą tą, jak to się nazywa, ten mechanizm związany z tą kartą. No bo mi karta nie działała, jak tam ostatnio wrzuciłem i nie dało się niestety. Dobra, i teraz tak, on tam gdzieś poszedł, nie wiem totalnie gdzie i totalnie ich nie widzę, ale gdzieś, dobra, ja muszę tu czekać. Tak jak ustaliliśmy, ja czekam w tym miejscu, aż się tam widziałem, chyba tam ktoś przebiegł. Ja nie mam lunety w ogóle, dlaczego ja nie mam lunety jako tajny agent? Powinienem mieć lunetę. O, widzę, że hater tam biega. Dobra, czyli oni coś tam prowadzą rozmowę, o, jest Dave przy wejściu. Dobra, czyli oni zaraz pewnie wyjdą i gdzieś sobie pójdą. Dobra, czekamy, tak żeby mnie nie zobaczyli. Tu jestem chyba dobrze skitrany, chyba tu mnie nie zobaczą. Jak mi się wydaje, mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, wyszli przed dom, zamykają te drzwi. Dobra, niech to zamkną na spokojnie. Co ten... O nie, on to muruje, żeby tam nie mógł nikt wejść. Dobra, no to nie dziwię się w sumie. Dobra, oni idą w tamtą stronę, okej. Sobie na spokojnie idą, dobra, zabrał ich. Udało mu się ich odciągnąć, ej dobra, genialny moment. Genialna sytuacja, że im się to udało. Dobra, i ja teraz na spokojnie tu czekam. Póki nie dostanę informacji, że mogę się wbijać, nie wychylam swojego nosa za tego bloku. No po prostu nie mogę. Ja... Dobra, czekajcie, ja tylko zerknę, w którą stronę oni idą. Idą tam, dobra. Czyli będą lecieć w stronę... Czy oni będą iść? Jak oni będą iść z buta? To przecież ja będę miał masę, ale to masę czasu na to, żeby to wszystko zrobić. To będzie super przygoda! Dobra, jest. Jest komenda, mogę wbijać. Zabiera ich, czyli wszystko idzie zgodnie z planem. To jest to, dobra, jest, przygoda było, można wchodzić, tylko czy oni mnie zobaczą? Dobra, idą sobie tam na spokojnie, najgorsze jest to, że ja muszę wejść tędy, tutaj boczkiem, ale dobra, damy radę, wchodzę tu, o nie, źle poszedłem, ale dobra, damy radę, dobra, tu wchodzimy, i teraz tak, gdzie jest to, tu jest jego łóżko, czyli jak dobrze mierzę, to w tym miejscu, no idealnie to wymierzyłem, dobra, świetnie, murujemy to, raz, dwa, trzy, tu, przekopujemy to, okej, okay. Mamy jakiegoś dirta, nieważne. O nie, muszę, nie, tracę czas w ten sposób. Tracę w ten sposób czas, tak nie może być. Tu klikam, tu, o nie, źle postawiłem to. Ja nie wiem, taki stres w tym momencie jest. Dobra, widzowie, ja jestem zestresowany ewidentnie, bo mi tutaj aż się ręce trzęsą, nie mogę tego normalnie postawić. Dobra, muszę wyjść tam na górę. Idziemy tu. Dobra, myk, do góry, pyk, tu. Okej, okay, rozwalamy to. I teraz musimy się udać w tamtą stronę, dobra, idziemy szybko. Szybka akcja, udało nam się wejść. Tu jest zamurowane totalnie, ale schodzimy na dół. I teraz tak, gdzie to było? To było tutaj na dół. Tu trzeba było to wysadzić, więc wchodzimy w tym miejscu. I uwaga, stawiamy TNT tu. Jak dobrze pamiętam, tu miało być TNT. Dobra, podpalam. I proszę, niech to się otworzy. Proszę. Co się stało? Nic nie wybuchło. Coś jest nie tak. Nic się nie rozwaliło. Nie, proszę. Dobra, jest, rozwaliło się coś. Dobra, jeszcze jedno, czyli jedno TNT nie wystarczyło. On chodzi jak tykająca bomba. O nie, mamy mało czasu, podpal to TNT. Dobra, niech to się rozwali, proszę. Dobra, jest, udało się. Co tu robi Ederman? Mamy bronię. Dobra, którą broń zabrać? Oni już wracają. Dobra, wiecie co? Biorę wszystkie. O nie, co ja strzeliłem z tej broni niechcący. Tak nie miało być, dobra, biorę to. Tu są jakaś amunicja, jest amunicja. O nie, ja to potrzebuję, to muszę zabrać. Wyrzucamy to, tego nie potrzebujemy, tego też nie. Dobra, bierzemy jak najwięcej amunicji. To jest potrzebne nam bardzo, trzeba to wszystko ograbić. Ja nie mam z czego tu zostawić, dobra, zostawiam to. Strzały nie są potrzebne, co nam jeszcze nie jest potrzebne? TNT i to nam nie jest potrzebne, bierzemy to. Dobra, co jeszcze, to mogę zostawić tu. Dobra, chyba mamy wszystko. Dobra, oni już wracają. Dobra, ten jeden pocisk zostawiam. Trudno. Jest, udało się. Kradniemy to, wychodzę stąd, bo tutaj już nie mogę więcej czasu spędzać. Dobra, mamy wszystko zrobione. Teraz chyba mam wszystko. Chociaż ja się boję, że jak ja zostawiłem tam te rzeczy w środku. Czy jak ja zostawiłem te rzeczy w środku, to jest dobre? Niestety wszyscy tutaj to są zdrajcy. O nie, dobra, musimy uciekać, już są bardzo blisko. To już mnie tu nie powinno być, Dobra, szybko, akcja musi się udać. Tu. Ała, dobra, dostałem tam, ale dobra, dajmy radę. Teraz tak, uwaga, tu jest akcja bez trzymanki. Musimy zrobić tak. Nie, spadło to na dół.
Nie mam czym tego zamurować. O nie, mamy problem, mamy problem, mamy problem, mamy problem. Mamy problem, mamy problem. Dobra, o nie, mamy kolejny problem. Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Dobra, murujemy to, murujemy to. Tutaj trzeba zamurować tak. Dobra, teraz tu. Murujemy ten piasek, murujemy ten piasek. Oni już tu wracają. Nie jest dobrze. Jakie, czym ja to mam zamurować? Ja nie mam czym tego zamurować. Dobra, tu jest. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Bierzemy to, bierzemy to. Pyk. Jest, zamurowane. Ale stres, dobra, ogarnięte, mamy to, to bierzemy, dobra, murujemy tu, dobra, biorę się stąd, nie mogę tutaj przebywać więcej, pijemy potę dla bezpieczeństwa, piję potę już tylko i wyłącznie po to, żeby mnie nikt tutaj nie zobaczył, chowamy to i wracam z powrotem, misja udana, ej, udało mi się ukraść broń, udało mi się ukraść broń, przecież to jest niesamowite, co tu się wydarzyło w tym momencie, dobra, nie wiem totalnie skąd oni wracają i gdzie oni są, ale wiem, że muszę jak najszybciej uciekać, nie widzę ich nigdzie tutaj, więc zakładam elytrę i szybki, szybko, pyk, lecimy tu, lecimy, wracam z powrotem do domu, wracam z powrotem do domu, wracam z powrotem do domu. Mam nadzieję, że tam Dave w końcu przyjdzie i się z nim spotkam. Ja nie mogę, udało nam się, ukradliśmy wszystkie bronie, jest! Dobra, widzowie, czekam, czekam tutaj na Dawida na chacie. Ej, dobra, trochę jestem zestresowany, trochę go długo nie ma, nie? Ja nie wiem, co się dzieje, dlaczego on nie przychodzi, nie rozumiem tego i troszkę mnie to straszy, nie będę ukrywał, ale dobra, dobra, czekajcie. Poczekam tu, w tym miejscu, to jest idealne miejsce na to, żeby tutaj przeczekać na niego. Nie wiem, co ja tutaj mogę robić. O, widzę nick. Dobra, idzie Dave. Halo, Daveson. Gdzie ty jesteś? Tu, a nie widzisz mnie, bo mam potę na niewidzialność jeszcze. Jestem przed tobą, czekaj, nie. Założę elytrę. Tu jestem. Stary, udało się? Udało się, stary, zabrałem wszystkie bronie, patrz, mam raz, dwa, trzy, cztery. Czemu cztery? No wszystkie zabrałem. No jak wszystkie, miałeś jedną. A po co jednym, jak ja to wysadzałem? Zabrałem wszystko. Stary, przecież oni się kapną, już stary coś podejrzewał. Ale stary, i tak się kapną, ja to wysadziłem tam doszczętnie. Ja nie mogę, będzie dym, stary, jedną to by chyba olał. Myślisz? O kurczę, nie pomyślałem no tak o tym. Ja po prostu zabrałem ile się dało. Olałby stary, ty wziąłeś wszystko, shotguna, ja! Bier to stary, ja nie chcę nawet mieć na tym śladów palców. Nie no stary, ale to co ja teraz mam zrobić z tym? Skąd ja mam wiedzieć? Chciałeś kraść, to masz! Nie, dobra, stary, ja... Musimy coś z tym zrobić. Musimy się tego pozbyć. Stary, jak to chcesz się tego pozbyć? No nie, ja... Wysyła na ciebie list gończy, no co czekaj, ty? Czekaj, która, powiedz mi tak, która do mnie najbardziej pasuje? Nie widzę cię, wiesz? Może być ciężko. A broń, która w twoim zdaniu najbardziej do mnie pasuje? Ja bym wziął ten pistolet z tym. O. Z tym weekend, ten? No. Też mi się wydaje, że do mnie najbardziej pasuje. Dobra, to ten zostawię, agenta, nie? A te resztę tobie zostawiam, czym się? Co, ja tego nie biorę, ty no wier to. No nie, twoje. No stary, ale co ja mam zrobić? Co, no ukradłeś, no to co ja mam ci powiedzieć, stary? No nie wiem, dobra, ja myślałem, stary, że ty jedno weźmiesz. Zróbmy tak. Podłóżmy to komuś, że zwalmy na kogoś winę. Nie, jesteś nienormalny. Stary, chcesz a co komuś podłużyć i chcesz wkopać go? No a co mam zrobić, że go mnie stary dorwie? Ja mam bedrock, rozumiesz? Ja mam poziom lubienia go do mnie, to jest bedrock, rozumiesz? To jest najgorsze. On po prostu ten bedrock. Myślałeś, jak napadałeś na ten... No nie, no bo stary, ja myślę, że mam wszystkie zabrać, no nie spodziewałem się, że on wiesz, że on może olać to, jak ja to i tak ja, wysadzam. Amunicję też zabrałem wszystko, co miał. Aha, no to nie, no to jeszcze lepiej, stary. Nie, no to teraz będzie, że jest problem, ja nie wiem, komu ty chcesz to podłożyć, co, jemu? Nie wiem, a kogo najmniej lubimy. No, może mu to podłóżmy! Nie ma szans, lepiej, że on jest pod moim domkiem, ty. Co to jest za przejście w ogóle? Co ty tu kombinujesz? Tam nic nie ma. Myślę, że to jest jakaś tajna baza. O, nie, mam pomysł, stary, nie. To mam pomysł, patrz. Ja to muszę oświetlić. O nie. No nie, rób to przecież, że jest twój shulker box, ty. No to racja. Masz jakąś skrzynkę? Nie, czekaj. Ale to co ty myślisz, że ty to mi schowiesz pod domkiem i będzie wszystko okej? Przecież on to znajdzie, a nie? Czy te bronie nie mają GPS-a w środku? Jak, bronie GPS-a? Teraz mi to mówisz? No stary, telefony mają to, może broń ma też. Ja to nigdy idę spalić nie w lawie, broni, ja to idę stary, mnie, spalić w lawie. No stary, ja myślałem, że jak ukradnę, jak, nie, mogłeś mi powiedzieć, że podejrzewasz, że ja nawet nie pomyślałem o tym, że mogę mieć GPS-a. Stary, ja teraz się skapam, że to takie coś może być. No zostaw to, no nie tu! Dobra, stary, nie wiem, dobra, idę to gdzieś schować na razie, ale stary, jutro to trzeba coś z tym zrobić. Stary, ja nie wiem, co z tym zrobić. Ale będzie stary, cyrk, stary, nie, ja, dobra, to, nie będzie wiem, trzeba, stary. To będzie trzeba komuś podłożyć. Ja nie chcę tego brać na siebie, stary. Ja się w to nie mieszam, stary, nie zostawiaj mnie, stary! Jak ty chcesz to komuś podłożyć? Ty będziesz chamem, stary, bucem! To co, mam mu to oddać? No. Nie, ty jesteś normalny, stary, dobra, stary, ja się idę chowam. I co, przeprosić go, powiedzieć mu, siema, sorry, przepraszam, przypadkowo mi ty jedną ty biorę, trzy odkładam. Aha, no dobra, nie, dobra, stary, ja to idę gdzieś schować i nie wiem, będę myślał jutro i ja nie mogę, ale przypał.